swym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć Twą miłość już czas. Podnoszę me dłonie, oddając Ci cześć, mocy moja uwielbiam Cię. Mocy moja uwielbiam Cię. Jezu, serca Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Umiłował mnie Pan. 17. niedziela zwykła, rok C, kolor szat zielony. Modlimy się do Boga, obrońcy ufających, abyśmy dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Czytania: Księga Rodzaju, Księga Psalmów, 138, List świętego Pawła do Kolosan i Ewangelia według świętego Łukasza. Zwróćmy tę niedzielę uwagę. Sodoma i Gomora według Biblii wchodziły w skład 5 miast ulokowanych na równinie kananejskiej, nad Jordanem, na północ od dzisiejszego Morza Martwego. W starożytności był to teren zasobny w wodę i bogate pastwiska. Etymologia miast jest niepewna. Sodoma znaczyć może umocniona, Gomora zaś zasobna. Miasta zostały ukarane przez Boga za popełniane w nich grzechy, co opisuje zarówno Biblia, jak i Koran. Grecki historyk Strabon wzmiankuje o Sodomie jako metropolii między innymi 13 miastami, które istniały w południowym Kanaanie. W starożytnych tekstach akkadyjskich znajdujemy także wzmianki o miastach zniszczonych przez ognisty deszcz, choć mogą się one odnosić do podbojów asyryjskich. Współczesne hipotezy próbujące dociec zagłady miast mówią o trzęsieniu ziemi, o uderzeniu meteorytu, a także o zapaleniu się złóż siarki występujących w tym regionie. Obecnie nad Morzem Martwym znaleźć można współczesną Sodomę, miejsce, gdzie wydobywa się cenne minerały morskie. Czasem modlimy się jak psalmista. Do natrętnej modlitwy wzywa zła sytuacja, mój problem albo mój niepokój. A jednak w psalmie znajdujemy coś, czego w codzienności często już brakuje. Dziękczynienie i wychwalanie Boga za Jego interwencję. Czasem modlimy się jak Abraham, w imieniu drugiego człowieka za kogoś, kto potrzebuje pomocy. Natrętne licytowanie się z Bogiem Abrahama pokazało mu o wiele więcej niż prosił. Jak wielkie jest miłosierdzie Boga. Czasem chcemy się modlić wręcz profesjonalnie, zapisać się do szkoły modlitwy. Apostołowie pamiętali uczniów Jana, których nauczył on modlitwy. Chcieli, by i ich mistrz tego nauczył. Zaskakuje odpowiedź Jezusa. Nauczył kilku słów prośby do Ojca. Brak w tej modlitwie wielomóstwa, poezji. Zamiast kursu modlitwy uczniowie otrzymali krótki pacierz. Modląc się natrętnie, odkrywamy co najmniej kilka prawd. My nie jesteśmy bogami, ale On nim jest. Dzięki modlitwie doświadczamy, że Bóg daje o wiele więcej niż prosimy. Wszystkie rozważania pochodzą z książki Żyj Słowem, Jutro Niedziela, Idź, Naśladuj Boga, Rok C, autorstwa księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego.